tym zadaniu musimy udowodnić, że dla dowolnych różnych liczb rzeczywistych x, y prawdziwa jest następująca nierówność. Możemy od razu zauważyć, że po lewej stronie mamy bardzo dużo wyrażeń nieujemnych. Tu mamy kwadraty, tu kwadraty, tu kwadraty, tu jest liczba dodatnia, czyli lewa strona wygląda dosyć dodatnio. Jedyny problem może rodzić to wyrażenie minus 8xy, czyli musimy się go jakoś pozbyć. Żeby się go pozbyć, to możemy spróbować go wkręcić w kwadraty. W jaki sposób? Na przykład wykorzystajmy na początku te dwa wyrazy, wyrażenia 2x kwadrat, 2y kwadrat. Możemy sobie napisać tak, przepiszmy tą nierówność w taki sposób, że napiszemy 2x kwadrat, może pożyczmy coś z tego, żeby nam się dopełniło do wzoru skróconego mnożenia z jeszcze z 2y kwadratem, to dopiszemy minus 4xy, jeszcze jak teraz dopiszemy plus 2y kwadrat, to wyrażenie zaraz w kolejnym kroku damy radę wzorem skróconego mnożenia zamknąć w jeden duży kwadrat. No i co nam tu jeszcze zostało? Zostało nam to wyrażenie, no to przepiszmy resztę na razie bez zmian. X kwadrat, y kwadrat, stąd już nam zostały tylko minus 4 te iloczyny xy, jeszcze nam zostało plus 4 i wszystko ma być większe od 0. No to zamykamy to wyrażenie w kwadrat różnicy dwóch liczb. Jakie to będą liczby? Pierwiastek z 2 razy x minus tak samo pierwiastek z 2 razy y. Taka różnica do kwadratu da nam to wyrażenie. To wyrażenie do kwadratu to jest 2x kwadrat minus podwojony iloczyn da minus 4xy. No i to wyrażenie do kwadratu to 2y kwadrat. Co nam zostało jeszcze? Zostało nam wyrażenie, które szczęśliwie też da się zwinąć w kwadrat różnicy dwóch liczb. Napiszmy tak, plus, no i jaka to będzie różnica? Xy minus po prostu 2 do kwadratu. Xy do kwadratu da x kwadrat, y kwadrat minus podwojony iloczyn. Minus 2 razy 2 razy xy da minus 4xy i 2 do kwadratu da 4. Czyli ładnie nam się tutaj pogrupowały te wyrazy. Musimy pokazać, że to jest większe od zera, no ale to już jest koniec zadania. To wyrażenie może być ewentualnie równe 0, jak oba nawiasy by były równe 0, no ale ten nawias by się wyzerował tylko wtedy, gdy x byłby równy y-owi. A tu mamy powiedziane, że x i y to są różne liczby rzeczywiste, czyli to nigdy nie będzie 0, to zawsze będzie nawias dodatni. To będzie większe bądź równe 0. Możemy napisać, że to jest większe od 0, a to jest większe bądź równe 0. No i suma takich dwóch liczb, jednej dodatniej, drugiej nieujemnej, na pewno jest dodatnia. No i w ten sposób kończymy dowód tego zadania i możemy postawić znaczek końca dowodu.